No tak jak mówiłem, mimo że to jest zespół drugoligowy, moim zawodnikom i to jest Puchar Polski, a w Paryżu bardzo dobrze grają w swojej lidze, jak się okazało dzisiaj. Mieliśmy kilka sytuacji, ale nie za wiele. Trafiliśmy w zespół, który był bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. Wiadomo, że w Pucharze Polski się liczy nie styl, tylko zwycięstwo i awans do dalszej rundy. Dla nas kuriozalnie jest to sukces, bo od dwóch lat w pierwszej rundzie, jakbyśmy startowali, to wpadaliśmy, także na pewno nawet tak skromne zwycięstwo, ale mówię jeszcze raz, powtarzam, że zorganizowanie zespołem pozwoli nam nabrać trochę więcej zaufania i przygotowujemy się do następnego meczu w piątek w Kielcach. Naprawdę nic dodać, nic ująć. Najpierw gratuluję trenerowi Tarasiewiczowi zwycięstwa. My możemy mieć tylko troszeczkę żalu, bo straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Faktycznie zespół nasz zagrał bardzo fajnie, zorganizowanie, taktycznie poprawnie. Śląsk nie stworzył wielu sytuacji. W paru bardzo dobrze wybronił Michał Bigajski. Troszeczkę nie spodziewałem się, że Śląsk zagra tak ostrożnie. Liczyłem na to, że w pewnym momencie się odkryją. Niestety nie zawsze było tych trzech, czterech zawodników z tyłu. Stąd nie mogliśmy potem po odbiorze wyprowadzić żadnej kontry. Na pewno nie mam pretensji do swojego zespołu. Tak jak trener mówi, zagrali bardzo dobry mecz z zaangażowaniem. I no, żałujemy, że odpadliśmy. Fajna przygoda. Aczkolwiek na pewno przegraliśmy, ale jesteśmy z podniesioną głową.